Nazywam się Monika, pracuję w Sephora w dziale hair. Jestem training managerem. Moja przygoda z Sephora zaczęła się prawie 8 lat temu, kiedy po przerwie na urlop macierzyński wróciłam na rynek pracy jako młoda mama. Pierwsza do głowy przyszła mi Sephora, ponieważ było to miejsce, w którym jako klient i jako kobieta po prostu dobrze się czułam. W trakcie pracy jako kierownik perfumerii rozwijałam się poprzez szkolenia, ale również zaczęłam prowadzić szkolenia dla naszych zespołów. Jako menadżer do spraw szkoleń zajmuję się wszystkimi kwestiami związanymi z rozwojem oraz szkoleniami ludzi w naszych perfumeriach. Oczywiście nie zajmuję się tym sama. Stoi za mną bardzo silny zespół, z którym na co dzień projektujemy nowe szkolenia, implementujemy projekty centralne, ale także projekty rozwojowe i wszystko to, co sprawia, że na koniec nasi klienci mogą być zadowoleni. Sephora jest doskonałym miejscem dla wszystkich pasjonatów piękna. My tą pasję przekuwamy w wiedzę, którą dostarczamy poprzez różne narzędzia. Szkolenia, modele e-learningowe, ale także materiały szkoleniowe. A w całości przekłada się to na eksperckość, którą widzą nasi klienci. Eksperckość dotyczy również mojego zespołu. Każdy z nas specjalizuje się w jakiejś innej dziedzinie, którą może rozwijać. Projektujemy szkolenia pielęgnacyjne, makijażowe, zapachowe, ale wszystkie razem pracujemy nad skrojeniem uszytej na miarę i dopasowanej do potrzeb klienta konsultacji. Co wyróżnia Sephora? No przede wszystkim biel i czerń, ale co stoi za tym kontrastem? To przede wszystkim wspaniałe miejsce pracy, w którym można się rozwijać, w którym można się szkolić, w którym można spełniać swoje marzenia, no bo testowanie, próbowanie, dotykanie kolorowych kosmetyków to chyba marzenie każdej kobiety i praca, w której każdego dnia mimo powtarzalności wchodzi coś nowego, jest spełnieniem tych marzeń.